Rockstar dosłownie, nie wiem, chyba oglądał jakieś moje odcinki albo coś. Jak czytałem o tym, to nie mogłem uwierzyć, ale mój ulubiony napad, który z uporem maniaka ostatnimi czasy robię od paru dni bez przerwy i cały czas mam tyle. Cały czas wydaję na coś kasę, nawet nie wiem na co. Ale robię ten napad i on mi się bardzo podoba. Słuchajcie, teraz plus 50% za zrobienie tego napadu. Mi się łeb rozwalił na dwie połowy, jak to przeczytałem. No szok, ja będę milionerem. Koszt przygotowania zero. O co chodzi? Dlaczego tylko tyle? Słuchajcie, nie dość, że koszt przygotowania z 25 tysięcy spadł na zero, to jeszcze mamy plus 50% zarobku. No ja teraz będę grał na poziomie normalnym, więc no ja nie lubię grać na poziomie normalnym z jednej prostej przyczyny, bo mamy dodatkowe życie. A jak mamy dodatkowe życie, to nie możemy zrobić takiego, wiecie, szybkiego restartu, jak się coś tam posypie, nie? Dobra, jesteśmy tutaj. Wiecie co, dzisiaj razem zrobimy sobie ten napad w ramach odcinka. Pokażę wam, co ja robię, jak robię przygotowania, czego używam, jakich gliczy używam, bo czasami też używam. No, ale generalnie robię sobie przygotowania tak jak normalni ludzie. Aha, warto sobie czasami podpłynąć gdzieś tam kosatką w miejsce, gdzie mamy na przykład ten samolot. Ja w tym wypadku, o rany, aż tutaj mam. Nie no, w sumie nie jest aż tak źle. Najlepszy drop samolotu jest chyba tutaj, nie? Bo jest, nie wiem, czy najbliżej? Czy może teraz jest najbliżej, tak jak mam? Więc żeby tam nie lecieć samolotem, nie jechać samochodem, to bierzemy sobie kosatkę i płacimy te 2000, żeby się tam przenieść. I zobaczymy, co teraz będę miał. Jak będę miał diament, diamentu nie miałem od 100 lat. Naprawdę, dawno nie miałem diamentu i chciałbym, żeby ten diament mi się teraz pojawił. Bardzo bym się ucieszył, jakby to było na odcinku. I wypłynęliśmy sobie, teraz wsiadam do śmigłowca. Cyk, generalnie dużo czasu też widzę, że zajmują te animacje, na przykład wsiadania, wysiadania, wiecie. O, teraz na przykład to, nie? Że teraz będziemy bardzo długo też lecieć samolotem, akurat trafiła mi się pusta sesja, nie? Więc nie mam innych graczy, ale generalnie ja gram na PlayStation i graczy tutaj można spotkać całą masę, którzy chcą cię i bardzo chętnie będą chcieli cię zniszczyć. Za każdym razem jak zobaczą, że hej! On leci na Caio Perico, rozwalmy go i wszystkie opresory, wiesz, lasery, rakiety, wszystko leci w ciebie wtedy, nie? Tutaj zawsze robię tak, że rozwalam tych tutaj rakietą, ale jak podejdą do samolotu, to wtedy ich nie niszczę, ze względu na to, że ten samolot, jak się go chociażby trochę rakietą tam dotknie, to on potem w czasie lotu może zacząć się dymić, nie? O. To mnie, kurczę, najbardziej boi. Zobaczcie, tutaj jakaś kontrabanda. Ja bym chciał to wziąć i rozprowadzić. Nie da się, no. Chociaż tu już byśmy mogli napad skończyć. Wziąć tą kontrabandę i elo. Zrobimy razem wszystkie przygotowania. W ogóle jest teraz taki trik, chociaż mi nie udało się go uruchomić. Jak ja się o nim dowiedziałem, to on już chyba został załatany. Było coś takiego, że się dzwoniło do asystentki i zaraz to spróbujemy. I ona odbiera od nas. Mamy tam dwie opcje do wyboru. Jedną z tych opcji jest wezwanie śmigłowca transportowego, takiego ekskluzywnego za 5000 dolarów, nie? I my zostajemy w tym menu, nie wzywamy śmigłowca i dopiero wzywamy, jak samolot wyląduje na Caio Perico. Ja to próbowałem kilka razy i za każdym razem mi to nie wychodziło. Znaczy ten komunikat o wezwaniu śmigłowca, o opcji wyboru mi po prostu znikał. Zobaczymy, jak będzie teraz. No i teraz sobie dzwonimy do asystentki. Pyk, pyk. I ona nam odbiera. I mamy tutaj, zobaczcie, wezwij luksusowy śmigłowiec za 5000, nie? Jak ten komunikat, te opcje tutaj wyboru na górze będą dostępne na Caio Perico, to będziemy mogli sobie na Caio Perico ten śmigłowiec wezwać, ale przeważnie no, mi się to wyłączało, tak? Jak w trakcie cutscenki tej takiej powitalnej na Caio Perico będziemy mieli jeszcze asystentkę prezesa i te opcje tutaj dwie do wyboru, to znaczy, że się udało. A jeśli nie, jeśli zniknie, to znaczy, że się nie udało. Zobaczymy. Uwaga, uwaga, uwaga. Chyba się nie uda, bo to już próbowałem kiedyś. Okej, tutaj powinien już ten komunikat się pojawiać, więc Rockstar to szybko jakoś tam załatał.
i zobaczcie, że nie mamy już tego komunikatu, że możemy wezwać śmigłowiec, ale kiedyś można było robić takie wały, że się wzywało ten śmigłowiec. Chyba, że jest jakaś inny trik, jakiś jest na to wzywanie śmigłowca. No to piszcie w komentarzach, nie? Bo może ja coś źle zrobiłem. Dobra, a generalnie najlepiej jest sobie, jak już jesteśmy na wyspie, najlepiej jest sobie wziąć tutaj zaraz motocykl i nim przejechać przez furtkę. Czyli, a tutaj. Uuu, jak słońce daje, ładnie. Bierzemy sobie motocykl, oczywiście omijamy wszystkie kamery, wszystkich ludzi. Jedziemy sobie do wieży. Myślę generalnie, że ta opcja ze śmigłowcem to była taka trochę sztuka dla sztuki. W sumie motocyklem też można szybko dojechać, jak ktoś ma wprawę, to też to robi dosyć łatwo, nie? I myślę, że robi się na tym, na takim samym poziomie jak śmigłowcem. A ze śmigłowca też musisz zeskoczyć ze spadochronem, no i możesz się na przykład zabić, więc też w sumie jest jakieś tam ryzyko. No jest to taka ciekawostka, o której chciałem wam powiedzieć, że kiedyś coś takiego można było robić. Odjeżdżamy do furtki. O, prawie mnie nakrył gościu, akurat się spojrzał w tę stronę, co jechałem. Dobra, i jedziemy sobie tu. O, ktoś jedzie tam, musimy się schować na chwilkę. Pyk, pyk, pyk. Tak, o, się schowamy gdzieś tutaj. No i jedziemy sobie tak, żeby ominąć. Tutaj gdzieś krzaczkami, pyk, pyk. Mam nadzieję, że mnie nie zobaczą. Już tyle razy to robiłem, żeby było wstyd, jakby mnie zobaczyli, poważnie. No i jedziemy sobie ładnie tutaj. Tu nie ma wielkiej filozofii, po prostu trzeba omijać, nie? Ale no, lepiej nie robić tego na piechotę, bo długo to trwa. Motocyklem jest bardzo szybko, tutaj czasami sprzeciwka też potrafi samochód jechać. Lubię jak jeden ze strażników stoi przy wieży, tak jak teraz. To wtedy można podejść do niego, oni cię schwytają i od razu lecisz do Los Santos, nie? W ogóle jestem zszokowany, że nawet przygotowanie jest za zero. To jest ciekawe. No i teraz szukamy tej skrzynki. Pyk, mamy skrzynkę, hakujemy. Tutaj takie równanie matematyczne musimy zrobić. I pyk, mamy zrobione. I otwieramy sobie aplikację z telefonu, wiadomo, nie? I teraz, ponieważ ja gram solo, więc nie interesują mnie inne cele. Takie jak są gdzieś tutaj poukrywane w tych takich schowkach, więc mnie interesuje tylko główny cel, z racji tego, że też wiem, że te główne cele, znaczy gdzie są te takie poboczne cele, nie? Które gdzieś tam możemy natrafić. Proszę bardzo, teraz mam naszyjnik, no i właściwie mnie nic innego nie interesuje. I teraz, żeby wrócić szybko do samolotu, to wystarczy skoczyć z wieży i wracamy do Los Santos. Ale ponieważ część osób mnie się pytała, skąd ja mam palnik acetylenowy, który pozwala nam zrobić w 100% po cichu akcję, no to wam pokażę, o co chodzi. Może na mapce wam po prostu pokażę. Musicie sobie opłynąć wyspę dookoła, albo nie wiem, jakoś tutaj się pojawić, jakoś ominąć tutaj kamery i tak dalej. Musicie sobie tutaj przyjść i w tym miejscu zanurkować. Możecie ukraść motorówkę, nie wiem, czy gdzieś tutaj można ukraść, jak jest to przygotowanie. Ale najlepiej ukraść by było sobie motorówkę i tutaj przypłynąć. I tu trzeba zanurkować i pokazać Pawłowi, że tam jest dodatkowe wejście. I on wtedy zaproponuje wam takie dodatkowe przygotowanie w postaci palnika acetylenowego. No i teraz pyk. O, mam spadochron nawet, proszę bardzo. Okej, okay. No i jak się zabiliśmy, respawnimy się przy samolocie. Ja na przykład często sobie zabieram te takie końcowe ładunki, dodatkowe cele z hangaru. Na lotnisku jest najłatwiej. Mamy tutaj cztery stoły. Podjeżdża się tym wózkiem widłowym, zabiera się ładunki. To wam później pokażę, jak już będziemy robić finał. I tym razem mamy tutaj no niestety kasę. I na górze też jest towar, mogę wam pokazać, jak go sobie zdobyć. W sumie też mi o tym widzowie powiedzieli, bo ja nie wiedziałem, jak tam się dostać. Ale bierzemy sobie wózek widłowy. Tutaj mamy jakiś towar, musimy go wziąć na wózek widłowy. I jak robimy już napad, to jest tu się bardzo łatwo dostać do tego hangaru. I w zasadzie jesteśmy ścianami otoczeni dookoła, więc nikt nam tu nie wejdzie i nie będzie przeszkadzał, nie? Ale jest tutaj tylko jeden strażnik do zabicia, jak podchodzimy od strony wody i ekstra, nie? I pyk. Wchodzimy tutaj na górę, no i jesteśmy, nie?
I mamy, widzę, że fajny ładuneczek do zgarnięcia, więc będziemy mieli 3 stoły do zgarnięcia. Czyli będę miał jeszcze miejsce w torbie, żeby coś tam zgarnąć. To może uda się zrobić glitcha ze sztabkami złota, bo jeszcze parę dni temu działał. Zobaczymy, czy wyjdzie nam teraz. Ja już zrobiłem sobie cały zwiad, więc wsiadam do samolotu i do Los Santos. I teraz lądujemy sobie na pasie lotniska i mamy dwie opcje. Możemy na przykład przenieść się od razu na inną sesję, jeśli mamy na przykład wybrane miejsce respawnu kosatka, nie? Jak się przenosimy na inną sesję, no to od razu będziemy na kosatce, albo moglibyśmy sobie na przykład wziąć śmigłowiec, wezwać z kosatki i na tą kosatkę sobie dolecieć. Ja przeważnie zmieniam sesję, bo od pewnego czasu Rockstar bardzo usprawnił zmienianie sesji, zwłaszcza na konsolach, to dobrze widać, że ta sesja wyszukuje się bardzo szybko. Na PC-cie ze względu na cheaterów i różne tam inne rzeczy, moderów i tak dalej, to podejrzewam, że te sesje wyszukują się troszeczkę dłużej, zresztą jestem w stanie to doświadczyć, że jak chcecie zmienić sesję, to lepiej wyjść do singla i potem zmienić sesję, nie? Tutaj na konsoli, przynajmniej na PS4, jest tak, że się ta sesja nawet bardzo, bardzo szybko zmienia. I pyk, sesja zmieniona, trwało to jakieś 3 minuty, nawet niecałe chyba 3 minuty, jak się zmieniła, więc moglibyśmy w tym czasie wziąć sobie śmigłowiec z paroła i dolecieć do celu, do kosatki, mniej więcej tyle by chyba to też trwało, no ale ja wolę to robić tak, bo jest po prostu łatwiej, nie? I teraz tak, naszyjnik, rubinowy naszyjnik 1,5 miliona, spoko. Jest plus 50%, więc bardzo fajnie. I tak, do transportu wybieram zawsze Longfina, czyli motorówkę. Jako wyposażenie to tutaj nie róbcie nigdy ładunków wybuchowych, jak macie odblokowany palnik acetylenowy, bo ładunki są do wysadzania kłódek, nie? I nigdy tego przygotowania nie róbcie, bo to już jest niepotrzebne, jak macie palnik. A palnik odblokowuje się w momencie, kiedy zrobicie zwiad tam, gdzie wam pokazywałem na tej mapce, nie? Za posiadłością El Rubico. I tak, przecinarka plazmowa, powielacz odcisków palców jako wyposażenie, no i oczywiście palnik acetylenowy i tutaj uzbrojenie to jak już tam chcecie, ale zawsze kupuje się te tłumiki, żeby zrobić przygotowanie po cichu, bo ja robię po cichu i wybieram sobie, ostatnio bardzo często wybieram sobie konspiratora jako moje ulubione przygotowanie, jako moja ulubiona broń. I teraz weźmy sobie na przykład, zróbmy, nie wiem, palnik acetylenowy. To jest bardzo proste. Przeważnie trzeba na jakiś plac budowy dolecieć i zabrać stamtąd palnik, jakbyśmy nie mogli po prostu, wiesz, pójść do sklepu i go kupić za parę zeta. O, w tym wypadku trafił mi się wieżowiec jako plac budowy, ale place budowy są różne, chyba 4 lokacje, gdzie mamy to przygotowanie. Jak macie śmigłowiec, to od razu lecicie na samą górę i sparo jest w ogóle spoko do przygotowań, bo zobaczcie, teraz sobie tutaj tylko podlatujesz, rakietujesz wszystkich po kolei i nie bójcie się, że zniszczy wam się ładunek, no bo to jest palnik, on się nie niszczy, po prostu. Trzeba go potem zebrać. Nie musicie do tych strażników strzelać, oni generalnie dosyć dobrze potrafią i celnie strzelać, nawet czasami zbyt celnie. Więc warto ich po prostu rakietami, żeby było szybciej, nie? Teraz zamierzamy takie skrzynki jak tutaj. To już chyba wiecie, nie? Jak to robić. Wystarczy postępować według instrukcji, które daje nam misja i chodzimy od pudełka do pudełka i szukamy palnika takiego niebieskiego. No i znalazłem swój palniczek, nie musiałem daleko szukać, było niedaleko od mojej strefy lądowania. I wracamy do kosatki i mamy jedno przygotowanie skończone, jeśli żaden gracz mnie nie rozwali na przykład, nie? Ua, ktoś się zainteresował moją łodzią podwodną. Kurde, mam nadzieję, że mnie nie wysadzi. Ważna rzecz, jeśli chodzi o uzbrojenie, na przykład wybieramy sobie jakiekolwiek uzbrojenie, nie? Załóżmy, ja sobie wziąłem to. I teraz zaczyna mi się misja i w zależności od tego, jaką misję dostaniemy, to czasami warto sobie znaleźć inną sesję, a czasami nie. Teraz dostałem akurat fajną misję, którą się zrobi szybko, bo musimy tylko jeden lokal, wiesz, dotrzeć do niego i tam wszystkich uśpić i mamy broń, nie? Ale czasami jest taka misja, że na przykład musimy śledzić śmigłowiec i gdzieś tam na pustynię za nim lecieć, to trwa bardzo długo. To jak chcecie mieć inną misję, to po prostu zmieniacie sesję i macie inną misję. No szkoda, że ja akurat nie wylosowałem tej gorszej, to by wam pokazał, że łatwo można jej uniknąć, żeby po prostu zaoszczędzić trochę czasu i wtedy szybko wam się zmienia sesja.
Ktoś mnie strzela. Ktoś mnie nie lubi. O! Kurde, musiałem się ewakuować. Jeśli mamy taką misję, gdzie wystarczy wylądować, podjechać do jakiegoś wieżowca, tak jak wcześniej mieliśmy z przygotowaniem z tym palnikiem, albo teraz mamy z bronią, no to wystarczy sobie wylądować na budynku. Tam na dole nam pokazuje checkpoint, że mamy tam się gdzieś pojawić i tak dalej. Ale tutaj też mamy wejście i tutaj z tym budynkiem jest akurat taka opcja, że musimy sobie wylądować. O, tutaj. Tutaj znowu się mną chyba zainteresował, ale nie szkodzi. I wchodzimy sobie w ten sposób do budynku. Pyk. Tam wszystkich załatwiamy w środku, których znajdziemy. A ty gdzie się schowałeś, gościu? Dobra. I tutaj musimy podejść sobie do sejfu. Ja w ogóle nagrywam, opowiadam jakby to był jakiś poradnik, nie? Ale po prostu pokazuję wam mój taki sposób przechodzenia tego napadu, który myślę, że jest bardzo prosty, że ja grając w napadzie jestem w stanie to przejść i dobrze się przy tym bawię, powiem wam, że naprawdę bardzo fajny napadzik, bardzo fajny update, nie? I to jest ta łatwiejsza misja, gdzie musimy dostać się do apartamentu i zabrać broń i tutaj po prostu zabieramy ją i lecimy do kosatki, czy tam płyniemy, czy tam jedziemy. I po temacie, nie? A jest ta właśnie gorsza, gdzie musimy lecieć za śmigłowcem, potem mamy wejść do Avengera i z Avengera zabrać taką skrzynię z bronią, nie? I tutaj mamy opcję, żeby wyjść sobie na dach, więc wychodzimy sobie na dach. Czasami zamiast czego? A, zamiast takiego urządzenia, które wypala nam jakby otwór w szkle, mamy do zdobycia kody dostępu do sejfu i wtedy musimy dostać się do kasyna, no ale zawsze jest to kasyno, tam nie ma jakiejś innej misji. O kurcze, o kurcze, o kurcze, zginę, zginę! Już tylko opresor mi chyba został. A nie, powinien już się odnowić ten śmigłowiec, tak myślę. Jezu, to jakaś sesja bojowa jest, tutaj jakiś samolot lata w powietrzu. Zaraz mnie namierzy, będzie myślał, że ja go chcę rozwalić, a ja chcę po prostu ładunek dostarczyć. Nie no, ale dobrze strzelają te boty tutaj w GTA, już prawie znowu mnie zabili na opresorze. Kurde. Ja wiem, że można ich zestrzelić, ale mi generalnie szkoda na to czasu, no i zginąłem przez to. I teraz robimy sobie, nie wiem, misję z przecinarką plazmową. Zostało nam jeszcze to przygotowanie i jeszcze jedno i słuchajcie, już możemy napad robić, nie? Kurde... Zobaczcie, ile minut mamy na odcinku. Tak się zastanawiam, tutaj tyle kosatek jest, śmigłowców pełno lata. Tak myślę, że wszyscy gracze teraz robią ten napad, nie? Bo można... Właśnie, ja też nie wiem, ile w pojedynkę dam radę wyciągnąć, ale chyba gdzieś koło 2 milionów. Jak dobrze pójdzie, zobaczymy. Tak dużo grałem na PC-cie w GTA Online i teraz gram na konsoli. Tutaj gracze grają troszeczkę inaczej, nie? Bo... Takie mam wrażenie, że tutaj częściej wybierają takie pojazdy dziwne, których na PC-cie nikt by nie kupił. Jak na przykład Batmobil i często nim jeżdżą, nie? I się bawią nimi. To są fajne pojazdy do zabawy, wiesz, tak? Można nimi wysoko skakać. I też na przykład jak robisz jakąś akcję, to częściej się angażują w tą akcję. Na zasadzie, że chcą cię rozwalić, czy tam ktoś kradnie jakieś zasoby, to też się angażuje ze 3-4 graczy na sesję, nie? Jest tak trochę więcej interakcji z tymi graczami tutaj w GTA. Taką różnicę zauważyłem między PC-towcami a konsolowcami. No i też, wiecie, no konsolowcy to w dużej części są gracze, którzy gdzieś tam sobie na kanapie grają i chcą, wiesz, maksymalnie wykorzystać jakoś fajnie czas przy konsoli, więc robią jakieś ciekawe rzeczy tutaj w GTA i tyle, nie? O kurczę, nie wiem czy dolecę! Się dymi, już tam coś zwalnia. Próbuję, dawaj, żeby tylko się pojawiło, żeby do kosatki. Cyk. O, udało się, już spadał. Zostały nam jeszcze dwa przygotowania, powielacz odcisków palców, no i transport. Ja tu przeważnie ten transport robię na początku, ale tam trochę na sesji było no, grubo, więc wolałem z tym poczekać, aż się trochę sesja oczyści. No i robię sobie powielacz odcisków palców, teraz musimy go dostarczyć. To też jest bardzo proste, musimy odwiedzić śmigłowcem, najlepiej śmigłowcem, bo chyba najszybciej jest, dwie lokacje. Możemy zamiast śmigłowca używać też opresora, którego zaparkujemy sobie na łodzi, ale jest takie ryzyko, że on potrafi jakby się zsunąć z tej łodzi podwodnej i się zatopić, więc dodatkowo będziemy 10 tysięcy
tył, nie? To jest dziwne, ale no, ta łódź, czasami jak do niej wchodzimy, ona potrafi tak jakby zanurkować i znowu do góry, nie? I to jest problem, więc tego lepiej unikać. No i używać sobie Sparrowa. Sparrow to powinien być pierwszy pojazd, jaki kupicie, gdy kupicie kosatkę. To jest naprawdę fantastyczny śmigłowiec. Obok Toreadora najlepszy pojazd z tej aktualizacji. I też dobry śmigłowiec. On jest mały, zwrotny, no i ma rakiety, nie? Jakby, kurde, czego więcej chcieć? W dodatku jest szybszy troszeczkę od Buzarda, bo lepiej przyspiesza, lepiej się wznosi i łatwiej nim manewrować, szybciej manewruje się nim niż Buzardem, nie? Więc jest po prostu fajniejszy taki do sterowania i możemy sobie z tyłu, pod spodem zainstalować rakietki za jakieś 100 tysięcy. Także po pierwszym napadzie, pierwsze co mu powinniście kupić, to jest właśnie ten śmigłowiec. I widzę, że już ktoś w moim kierunku leci i się mną zainteresował, żeby mnie zbombardować. No gracze nierzadko są właśnie takim elementem, który mocno przeszkadza w ukończeniu przygotowań, albo po prostu wydłuża to przygotowanie jakoś, nie? A gracze na konsolach, oni po prostu uwielbiają cię atakować, jak coś robisz, naprawdę. Moi drodzy, rzecz, która wielokrotnie ratowała mi, no, dużo czasu mi zaoszczędzała, to jest to, że na kosatce można kupić sobie, a raczej odebrać za darmo przekąski. Idziemy sobie do kajut, przechodzimy przez kajuty i wchodzimy sobie tutaj, przechodzimy do jadalni. Chwilę stoimy, bo nam się, pojawił komunikat, o. I możemy sobie tutaj odebrać przekąski, które nam jakby sprawiają, że przez chwilę jesteście nieśmiertelni, bo jak sobie zażywacie, no to odnawiacie sobie życie, nie? Więc warto sobie te przekąski wziąć nawet na przygotowanie, bo czasami przeciwnicy cię gdzieś tam mocniej zranią i bierzesz sobie te przekąski, zjesz i cyk, nie? Nie musimy tam specjalnie do asystentki, wiesz, lecieć, czy tam do sklepu, żeby za parę groszy kupić te przekąski, tylko mamy wszystko na łodzi, dlatego ta łódź jest świetna pod tym względem i zdecydowanie warto ją kupić jako taki pojazd do robienia chociażby tego napadu, nie? Ale też przemyślany i tak Rockstar troszeczkę poszedł naprzeciw graczom i zapewnił im coś, co naprawdę jest użyteczne, nie? W stosunku na przykład do wielkiego jachtu, który nie robi nic, krótko mówiąc. I zobaczcie, wyposażenie mamy już gotowe, ładunków nie trzeba było robić. No i transport. Dlaczego ja wybieram Longfina? Dlatego, że mamy największą swobodę nim, robiąc z nim przygotowanie i potem napad, a poza tym jest najszybsze przygotowanie i najszybciej się jej używa już na samym napadzie, tej łodzi, nie? I tak myślę, żeby specjalnie do tego zadania nawet zakupić sobie ciężarówkę Fantoma z tym takim taranem, żeby przed rozpoczęciem, wiesz tego, specjalnie nie szukać jakiejś ciężarówki. Tutaj można kupić sobie, o, jest, nie? Tylko, że to właśnie kosztuje 2,5 miliona, nawet mnie stać. No, prawie, nawet mnie stać, ledwo co, ale mnie stać na tą ciężarówkę. Generalnie do tego przygotowania, jak podlecimy sobie do tego punktu, to nam się pojawiają na mapce ciężarówki, które są przygotowane do tej misji i właśnie jedną z nich jest ten Phantom z taranem, który możemy sobie odebrać, tylko wiesz, musimy tam pokonać przeciwników, musimy tam w ogóle podlecieć, nie? A jakbyśmy sobie wezwali już od razu Phantoma naszego takiego, to byśmy od razu do punktu jechali naszą ciężarówką i po prostu odebrali, nie? Akurat wylosowało mi się takie miejsce, którego niespecjalnie lubię, bo trzeba długo jechać i też nie ma się za bardzo tutaj skryć jak przed graczami, bo jest takie miejsce, chyba tu się spawnuje gdzieś i wtedy wyjeżdżamy sobie, jedziemy sobie tutaj tunelem, torami kolejowymi prosto do celu, gdzie mamy łódź dostarczyć, nie? I to jest bardzo proste, jak tam mamy ten punkt, ale tutaj też powinniśmy sobie poradzić, nie, Winewood, miałem ten przystanek, dobra. Nie pamiętam, gdzie się spawnowały ciężarówki do tego przystanku w Winewood, ale do tego przygotowania w Winewood, bo już można właściwie teraz sobie, jak ktoś dobrze jest obeznany w tych przygotowaniach, polecieć po ciężarówkę, nie? A tak to musimy zrobić tak, że albo podlatujemy tutaj,
i pojawiają nam się na mapce teraz ciężarówki, albo bierzemy jakąkolwiek ciężarówkę z ulicy, co jest niekiedy ciężko trafić, i one się spawnują na autostradach dosyć często, zwłaszcza w dzień, albo w takich miejscach industrialnych, i to też zależy kiedy, nie? Bo raz się pojawią, raz się nie pojawią. I o, na przykład teraz mamy tutaj, zobaczcie, jedzie sobie ciężarówka z platformą. Problem jest taki, że jak ci kierowcy zobaczą, że do nich celujesz, no to zaczynają mocno przyspieszać. Ale teraz jest ten, no ta ciężarówka jest troszeczkę spowolniona przez to, że ma naczepę, więc nie będzie tak szybko przyspieszać, więc wycelujemy sobie, pyk, i zabieramy ciężarówkę, odczepiamy sobie tę naczepę. Fajnie się akurat trafiło, nie, że jest, ale jak jest na przykład noc, czy jakieś takie inne rozdanie, no to tę ciężarówkę, no ciężko jest trafić generalnie. Druga sprawa jest taka, że no, jak wspomniałem, boty bardzo dobrze celują i przeważnie celują nam w opony, więc no łatwo jest przedziurawić sobie opony w ciężarówce i trzeba jechać przez tą sesję taki odkryty, wiesz, na jednego strzała jesteś, aż ktoś cię znajdzie opresorem albo czymkolwiek i cię zestrzeli, nie? To jesteś takim smakowitym, kąskim i łatwym celem. No i to jest takie, to przygotowanie jest pod tym względem takie trochę, no, może nie tyle trudne, co denerwujące, nie? No bo to wystarczy po prostu podjechać, wiesz, ciężarówką, nie trzeba nikogo nawet mordować, tylko o, podjeżdżasz sobie, cyk, i jak nie chcesz zginąć, od razu otwierasz ekwipunek, przekąski, i za każdym razem jak ktoś cię strzeli, to sobie jesz przekąskę, nie? Jak jesteś w samochodzie, to nie masz tej animacji, kiedy postać coś je. Ja się nie bawię tutaj, wiesz, w eliminację tych przeciwników, tylko od razu zabieram zabieram towar i jadę. I teraz ważne jest to, żebyśmy tej naczepy nie przechylili na bok, bo jak przechylimy na bok, to misja się skończy. To jest tak, jakby ta motorówka spadła z tej naczepy, nie? Trzeba uważać na to. Widzę, że już jakiś samochód bojowy się pojawił na minimapce. Może być problem, żeby to ukończyć. A i teraz, jak chcecie szybko zgubić policję, jednocześnie jadąc sobie do celu, to tutaj mam taki skrót. Właśnie gdybyśmy zabierali naszego Longfina z tego miejsca tutaj po lewej stronie, jak teraz jedziemy, to byśmy mieli no bardzo, bardzo proste przygotowanie, ale w tym wypadku nie jest tak łatwo, nie? No to wystarczy sobie pojechać tutaj. Pyk. O, już ciężarówka wydaje te dziwne dźwięki. Zmieszczę się? Ledwo co. Samochód przejechał przez naczepę. No i sobie jedziemy tutaj torami, właściwie prosto do celu. Czasami samochody, o tak jak teraz, radiowozy potrafią się pojawić tutaj i zatorować nam drogę i tam trochę poprzeszkadzać, ale generalnie potrafią potem szybko zniknąć. Ewentualnie jak wam się nie uda ich zgubić dojeżdżając do celu, to po prostu dojeżdżacie do tego celu, wysiadacie z ciężarówki i się zabijacie. I też w ten sposób gubicie policję, bo podczas tego przygotowania no nie da się zadzwonić do Lestera, nie? I zobaczcie, policja jest teraz nade mną, ja sobie jadę tutaj na spokojnie i też jestem chroniony przed jakimiś tam opresorami albo zrzutami bomb, czy nie wiadomo co by się jeszcze działo na sesji. Jakby nikt nam nic specjalnego nie powinien tutaj zrobić, zresztą akurat mało chyba graczy jest. No nie, 28 graczy, no pewnie wszyscy robią napady, bo nikogo nie ma na mapie. Ja też robię napady, no. Znaczy napad w sumie, jeden. Okej, okay, i chyba zgubiłem policję, także będzie jeszcze szybciej niż myślałem. Ale generalnie jeśli wam się nie uda zgubić policji dojeżdżając tutaj do tego miejsca, gdzie mamy dostarczyć, wiesz, naczepę, no to tak jak mówiłem, zatrzymujecie się w odpowiednim punkcie, wychodzicie z ciężarówki, podkładacie sobie, nie wiem, granat pod nogi i jak się odrodzicie, to już nie będziecie mieli policji na karku. Paweł zaraz skończy gadać i w tym miejscu, pyk, dostarczona, nie? I tutaj ta sama sytuacja, co w przypadku zwiadu, czyli ja się teraz odrodzę obok tej ciężarówki, zamiast brać śmigłowiec i lecieć gdzieś tam, to od razu zmieniam sesję, jestem na kosatce, wybieram sobie rozpoczęcie finału i elo, nie? Proszę bardzo, wybieramy sesja, odszukaj nową sesję i zaraz będę na kosatce. I pyk, jesteśmy sobie, mamy dostępną opcję finału, sam jestem ciekawy ile kasy z tego wszystkiego wyjdzie. Zaczynamy sobie. I tak, i tutaj mamy wybór, czyli mamy nasz Longfin, P
punkty infiltracji mamy główny dok, to musicie sobie wcześniej zbadać ten główny dok, czyli zrobić zdjęcie tego doku i wysłać do Pawła, jeśli chcecie go mieć tutaj w opcji wyboru. Tunel odpływowy jako nasz punkt wejścia, prawdopodobnie z niego skorzystam, ale jeszcze zobaczymy. I tutaj wybieramy obojętnie co, bo możemy uciec obojętnie w którą stronę będziemy chcieli. Wybieramy dzień i jeszcze tylko upewnię się, czy kupiłem tłumiki. Kupiłem, no to możemy startować. Pyk, obojętnie jaki strój. I tak, ustaliliśmy, że warto udać się najpierw na lotnisko, bo tam mamy do zgarnięcia kasę i... No, za kasę nie ma dużo kasy, wbrew pozorom. Lepiej zgarniać mąkę i tam, no, nie wiem, oregano, nie? Wiecie o co chodzi. No, lepiej to sobie zgarniać, bo za kasę nie ma dużo kasy. Po prostu, rockstar, nie? I sobie polecę tam, znaczy popłynę. Zostawię sobie motorówkę zaraz obok tego lotniska. Zawsze, przeważnie sobie płynę na lotnisko, żeby zgarnąć tutaj kontrabandę, dlatego że jest to najszybsze, no. Sobie gdzieś tutaj, o, motoróweczkę, cyk, zostawimy. Czasami ona odpływa, oddala się troszeczkę od brzegu, na przykład jak jest, jak mamy napad i jest sztorm, to potrafi się nieraz oddalić, ale wtedy wystarczy sobie podpłynąć, nie? I tak, i tutaj sobie strażnika robimy chip. Zaraz go tutaj musi zatrzymać. Ops. Dobra, i tu widzicie, mamy tylko jednego strażnika do eliminacji. I idziemy sobie od razu do środka. Jakby żaden inny strażnik się nie interesuje tym, że jego kolega właśnie padł. I wiecie co, zamiast brać tej kasy, żeby uzyskać jak najlepszy efekt, weźmiemy tylko te rzeczy z góry, nie? Tam mieliśmy dwa stoły do ogarnięcia, bo liczę na to, że uda mi się zrobić jednego glitcha na otwieranie drzwi. Mam nadzieję, że on jeszcze działa. I na konsoli generalnie ciężko go jest wykonać, ale znam sposób i wielokrotnie mi się już on udał. Udało mi się go zrobić. Na razie na konsolach działają jedne drzwi, które można otworzyć i dostać się do złota, słuchajcie. O ile będzie tam złoto, bo może się okazać, że tam na przykład tym razem złota nie będzie, nie? Ponieważ odblokowaliśmy sobie palnik, to możemy teraz ten łańcuch przeciąć palnikiem acetylenowym. Ja wiem, że większość z was już ten napady to już zna na pamięć, nie? I to robiliście wielokrotnie. Ale generalnie najbardziej opłaca się zbierać mąkę i tam zioła, nie? Pyk. Nie wiem, czy chyba tyle samo kasy, czy więcej. 200 tysięcy już mamy i połowa torby, to chyba tyle samo, nie? A może trochę więcej się dostaje? Nie, 300 tysięcy. 50% więcej powinno być. No, mamy 373 tysiące. Chyba, że za główny cel tylko jest 50% więcej. Dobra, i sobie uciekamy stąd. Kasy nie będę brał, mamy jeszcze troszeczkę miejsca na, powiedzmy, złoto. Mam nadzieję, że uda się do niego dostać, bo to jest ciekawy glitch, który teraz działa. Ale możliwe i bardzo prawdopodobne jest to, że w momencie, kiedy wy już to oglądacie, może już nawet ten glitch nie działać, nie? I najprościej i najszybciej będzie dostać się kanałem odpływowym do posiadłości. No, ja teraz nie gram na poziomie najtrudniejszym, więc tam mam minus chyba 10 albo 15% kasy z tego napadu, więc będę miał troszeczkę mniej niż powinienem, niż chciałbym. Jeśli chcemy grać na poziomie trudnym ten napad, to musimy zrobić tak. Kończymy napad poprzedni na poziomie tym normalnym, tak jak teraz, i 46 minut mamy na to, żeby rozpocząć następny napad i wtedy on nam się odpali od razu na poziomie trudnym, nie? Czyli 46 minut takiego normalnego czasu, takiego naszego rzeczywistego, nie tego w GTA, nie? Bo to była tylko chyba niecała minuta. Więc mamy te 40 tam parę minut, aż rozpoczniemy następny napad. Musi do nas Paweł zadzwonić, że już można robić następny napad, wtedy się tam, wiesz, pojawiamy, no i robimy ten napad, nie? I teraz ja się dostanę tym kanałem odpływowym, który możemy sobie zresztą teraz pokazać, bo tutaj warto sobie zrobić ten zwiad. Ja nie wiem, jak się tutaj dostałem nawet, chyba sobie jakąś łodzią podpłynąłem podczas zwiadu, żeby się tu dostać. I tu mamy ten kanał odpływowy. Odpływamy sobie. Okay, next stop,
Wybieramy palnik acetylenowy. Przepalamy wszystko, cyk, 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 cyk. I pyk, odcięte, no i wchodzimy sobie tutaj. I teraz spróbujemy zrobić tego glitcha, którego czasami robię, czasami nie. O, oddycharkę zapomniałem włączyć, ciekawe. Bym się prawie udusił, byłoby po napadzie, nie? Dobra, i wchodzimy sobie na górę. No i najważniejsze jest oczywiście to, żeby nie dać się złapać, nie uruchomić alarmu w tym wypadku, bo robimy napad po cichu. No i teraz tak, to są te drzwi, zaraz jak tutaj wychodzimy sobie z tego, zabijamy tego strażnika tutaj, no i próbujemy. O, tego jeszcze możemy sobie kropnąć ziomeczka, widzę go teraz. Sup, homie. Tym typkom tutaj. Moglibyśmy rzucić nawet bombę i nikt by tego nie usłyszał, ale tam blisko jest jakiś żołnierz, więc nie będziemy tego robić. I teraz tak, jak zrobić tego glitcha? Przede wszystkim wybieramy sobie pistolet. I najważniejsze jest to, żeby nasza postać, jakby czubek głowy, miała zrównany z tą linią tutaj. Ta linia drzwi. O, tutaj widzicie, nie? Z tą linią drzwi tutaj, o. O, dokładnie tak jak teraz pokazuję, nie? Czubek jej głowy musi być z tym zrównany. Na PC-cie generalnie jest łatwiej sobie wykonać tego glitcha, otwierając te drzwi. Na konsoli, no, raz wychodzi, raz nie wychodzi. I na PC-cie można też otwierać inne drzwi, nie tylko te. Ale Rockstar cały czas, wiecie, to łata, nie? Trzeba tak chwilę popróbować, żeby... To jest dziwne w ogóle, jest głupie, nie? O co chodzi? Ale tak jest. I jak spróbujesz z innego miejsca otworzyć te drzwi, to one się nie otworzą. A nawet jak dobrze wykonasz tego glitcha, to czasami też się nie otworzą. I tak głupiejesz po prostu, nie wiesz, czy ty dobrze coś robisz, czy źle, czy co, nie? O, mniej więcej coś takiego. I teraz ustawiamy kamerę tak o i robimy ruch, czyli gałka, odwracamy naszą postać w drugą stronę jakby i naciskamy celowanie, tylko musimy mieć wybrany pistolet z tłumikiem, nie, w tym wypadku. I próbuję, bo nie wiem, czy mi się uda. Uwaga, 3, 2, 1. O, udało się. O, nie, 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 o, nie zdążyłem wejść. Muszę jeszcze raz zrobić. Czyli działa ten glitch jeszcze. Jeszcze raz muszę to namierzyć. O. No, jeszcze raz musimy tutaj kombinować. Jest trochę tutaj. Jak się otworzą te drzwi i nie wejdziesz w nie, bo po prostu postać jest zablokowana, bo ona się jakby opiera o te drzwi jeszcze, to musicie szybko przestać się opierać i tam wejść. Na przykład fikołka robiąc, czy coś takiego, nie? No, zobaczymy, czy tak się uda. O, widzicie, teraz już nie byłem, czubek głowy postaci nie był zrównany z tą kreską i już było źle, no nie? Już się nie dało. Więc to jest takie głupie, ale działa jeszcze, także warto z tego korzystać. Nie wiem, co tam będzie, bo nawet nie zrobiłem tutaj rozeznania. O, chyba teraz będzie dobrze. Uwaga, 3, 2, 1. O, teraz mi na przykład glitch wyszedł. W sensie, nie wyszedł mi glitch, ale dobrze zrobiłem wszystko, ale glitch nie wyszedł, nie? Widzicie, ta broń jakby postaci zatapia się w te drzwi i wtedy to znaczy, że jest dobrze, nie? Jezu, już tu siedzę, próbuję i drugi raz mi nie chce wyjść. Nie wiem czemu, nie? Ta postać jakby nie przylega dobrze do tych drzwi, nie wiem. No nie wychodzi mi teraz, próbuję tak samo jak próbowałem wcześniej. Nie idzie, no, raz wyjdzie, raz nie. Ponoć jest też tak, że jak się długo jest już w tym napadzie, jak się jest długo na tej posesji, to z jakichś powodów te drzwi się nie otwierają. Nie wiem czemu. A czasami się otwierają, a czasami nie. Dobra, spróbuję jeszcze przy wyjściu z tymi drzwiami. No i teraz co? Idziemy sobie ogarnąć. No. Me las tenía que dar. Lo vi hace poco. Sí. Seguro se lo olvidó hace pendejo. Co? Ej, kto? Co? Niestety, jak wejdziemy sobie do tej rezydencji z kasą i zrobimy szybki restart, to tracimy 100 tysięcy. Nie z tej gotówki, którą żeśmy tam dodatkowo zebrali. Znaczy no, z tych rzeczy, które żeśmy tam zebrali dodatkowo. Ale ponieważ zaczęliśmy sobie od nowa, to teoretycznie teraz powinno nam się znowu udać z tym, nie? Bo jakby jesteśmy krócej na tej rezydencji. No i lipa. Robię dobrze, wszystko jest git. Niby, nie? A nie wychodzi. Więc ja czasami wolę do tej rezydencji przyjść
przyjść sobie bez kasy i potem tą kasę zbierać, na przykład dostać się na lotnisko, co zabiera trochę więcej czasu, bo musimy sobie łódź skołować albo jakiś transport tam, wiesz, na miejsce. No za cholerę teraz nie mogę tego otworzyć. No i na konsolach jest tyle gorzej, że wiesz, na grając na myszce i klawiaturze to wszystkim sprzedajesz, wiesz, one-tapy i elegancko, nie? A tutaj zanim ty wycelujesz, ten auto-aim nie podąża dobrze za głową. Tutaj tego z miniganem możemy po prostu stuknąć, albo już za późno, bo wezwaliśmy alarm, zajebiście. A nie, udało się go kropnąć, spoko. Teraz tego tutaj. Ech, zauważył mnie, ale zdążyłem mu strzelić heada, także ekstra. Jak strażnicy zdążą strzelić, a oni nie mają tumików, no to elo, nie? No, będę miał trochę mniej kasy tym razem. Okej, tamten gościu ma klucz. W ogóle na kamerze było widać, jak on, wiesz, pada i pff, nikt się tym nie interesuje, nie? To po co są te kamery w ogóle? Gościu! No i teraz idziemy sobie tutaj na górę. Jaki dźwięk wydał z ciebie, gościu. Spoko. Okej, teraz musimy tego tam na górze. Sobie będzie zaraz szedł na dół. Dziwne, że z tym miniganem nie uda... Znaczy, nie zrobiłem alarmu, nie? Jakby... Pyk, tego mamy załatwionego. No i wchodzimy sobie do posiadłości, znaczy do jego biura. I tutaj, to już chyba wiecie, nie? Że jest ukryty safe zawsze w tym miejscu. I jest tutaj parę dziesiąt tysięcy. Od chyba 20 do 100 tysięcy, nie? Ja teraz będę miał ekstremalnie mało kasy. No, udało mi się zrobić glitcha. Jakbym to zrobił sprawniej, to bym tam wszedł i może chyba nawet zabrał złoto. A czasami tam jest po prostu kasa, nie? I bym zarobił dużo, no ale glitche mają to do siebie, że czasami wychodzą, czasami nie. I myślę, że generalnie nie warto tracić czasu na te glitche, tylko po prostu zająć się tym głównym celem i zebrać do torby tyle, ile się da. Nawet tej gotówki, jak będziemy mieli tam parę dziesiąt tysięcy mniej, to przecież nic się nie stanie, nie? To dalej będzie sporo kasy. Wchodzę sobie tutaj na dół, pyk. Mam w zasadzie klucze już od bramy, więc mogłem przejść sobie inną drogą, ale dobra. Tutaj mogłem sobie przyjść. Mogę tamtędy wyjść, żeby wam też pokazać, nie? Bo jeden ze strażników miał klucze. Oni często mają klucze i te karty i te kody, wszystkie, jeśli gra się na poziomie normalnym. Jak się gra na poziomie trudnym, to nie ma na to za bardzo co liczyć, że będą mieli jakieś tam karty dostępu przy sobie, nie? No i ile teraz mi kasy podliczy za to? 1 900 000. Kurde, nieźle. Są tacy, co bez tych dodatkowych bez tej dodatkowej kasy tyle wykręcają, nie? A wtedy to trzeba już kombinować. A bo ja to myślę, że ponad 2 miliony można spokojnie zrobić ten napad, wiesz, w pojedynkę. Co jest, myślę, że spoko wynikiem, nie? No i teraz możemy sobie iść do nawet bramy głównej. No spokojnie. Tutaj tylko patrzę, czy ten strażnik się... Aha, ten idzie w tą stronę, to poczekamy, aż przejdzie. Pyk. No i tego zabijamy i idziemy do bramy. Nawet nie musimy tego drugiego zabijać. Pyk. I wychodzimy. No liczyłem, że uda się zebrać jeszcze te sztabki złota. Ale myślę, że ponad 2 miliony to luzakiem da się z tego ogarnąć. Nie chcę mi się tam iść do tych doków jeszcze dodatkowo, ale generalnie tutaj no, można jeszcze podjechać do tego tam głównego doku i zabrać kasę. Natomiast chcę wam pokazać teraz coś innego, bo tutaj można bardzo łatwo z tej wyspy uciec, nie jadąc do celu ucieczki. I bardzo szybko można to zrobić. Po prostu jedziecie sobie tutaj motorkiem, który tam łatwo można zdobyć przy wychodzeniu przez bramę główną. Pyk, pyk, pyk. I jump. I jump. I tyle, nie? Możecie też zabrać, tak jak tutaj płynęła sobie motorówka, to możecie z góry strzelić do gościa, który tą motorówką pływa. I fajnie, nie? Teraz ważna rzecz. Jak otworzycie sobie mapkę, to musicie płynąć jak jakby w to miejsce. Nie tutaj na dół, gdzieś tu, tylko gdzieś tutaj. To wtedy wam się bardzo szybko zakończy po prostu napad, nie? A tak to byście musieli płynąć sobie, no naprawdę, naprawdę daleko, żeby zakończyć ten napad. Zawsze, nieważne czy zrobicie po cichu, czy na głośno, czy jak, to zawsze będzie ten
śmigłowiec was poszukiwał, ale tym się nie ma co przejmować, on tam gdzieś sobie nad wyspą pływał i tyle, nie? I uciekamy, 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 uciekamy. Możecie pod wodą, możecie nad wodą, nie ma problemu, nie ma znaczenia, nie? I już. Także nie trzeba gdzieś tam do jakichś portów, lotnisk jechać specjalnie. Wystarczy, że tutaj się pojawicie i tyle, nie? I zobaczmy teraz, 100% tłupu, 1 600 000, nie? Bez tego dodatku wyszłoby nam jakieś 1 200 000, coś takiego. Nawet nie miałem pełnej torby, nie? To w ogóle skandal, jak na robienie tego napadu. Więc ja polecam najpierw robić El Rubio, a potem lotnisko, nie? Żeby nie tracić kasy. I to jest, myślę, że taka najlepsza opcja. Jeszcze raz myślę, że jeden odcinek jeszcze taki nagram, gdzie robię tą końcówkę napadu już bez przygotowań. Gdzie właśnie pokażę takie inne rozwiązanie. Glitch mi wyszedł, ale no właśnie, nie warto na nie liczyć, bo one raz wychodzą, raz nie wychodzą. Zwłaszcza jak się gra na konsoli. Na PC-cie łatwiej jest je wykonać i możecie je kilka razy tam popróbować i wiesz. Jak ci coś w napadzie nie wyjdzie, nie wiem, zaczniecie gonić cała wyspa, będziesz miał problemy, to wtedy po prostu zmieniasz sesję i zaczynasz cały napad od nowa, nie? Żebyś tam nie tracił niepotrzebnie kasy. I tak wygląda podsumowanie. 1 600 000. Malutko, nie? Gdybym grał na poziomie trudnym, sobie jeszcze tak zrobimy taki napadzik, nagram odcinek specjalny. No to byłoby tej kasy zdecydowanie więcej. Zresztą ten cel no, też nie był jakoś najlepiej płatny, ale też nie był najgorszy, nie? I teraz ważna rzecz, jak już skończycie sobie ten napad, zrobiłem go sobie na tym poziomie normalnym, no to ważne jest to, żebyśmy w ciągu 46 minut od ukończenia tego napadu pojawili się u Pawła, nie? Czyli Paweł za jakieś, nie wiem, 5 minut da nam znać, że można już napad rozpocząć od nowa i wtedy udajecie się na kosatkę, albo nie wiem, jak chcecie szybciej, to zmieniacie sesję, pojawiacie się na kosatce i wtedy zaczynacie sobie napad i nie musicie, wiecie, go robić już teraz, tylko po prostu sobie go zaczynacie, żeby on był rozpoczęty, ale macie na tym poziomie trudnym, co daje wam dodatkowe 10 albo 15% więcej do zysku, więc warto sobie robić na poziomie trudnym, bo generalnie poziom trudny od normalnego niewiele się różni. I jest właściwie tak samo, no. Zrobimy sobie na poziomie trudnym może na następnym odcinku już ten finał. A dzisiaj chciałem wam pokazać, jakie robię przygotowanie razem z finałem, cały ten napad. No i mówię, mam bardzo, bardzo go lubię, zwłaszcza dlatego, że szybko się kasę zarabia, nie? Nagle mam 4 200 000, proszę bardzo. Można sobie coś tam kupić. Po tym tygodniu ja będę milionerem w GTA, takim już, w sumie już jestem milionerem, ale będę takim chyba miliarderem nawet, nie wiem, bo jak się po 2 miliony będzie kosić z napadu jednego w ciągu godziny, to jest jakieś 1 600 000 minimalnie za napad zrobiony byle jak, na poziomie normalnym, nie, na poziomie trudnym zrobiony, wiesz, elegancko wszystko, cacy, myślę, że do 2 milionów można dojść, nie? Takiej już kasy, powiedzmy, na rękę. Spoko opcja. A ja wam bardzo dziękuję, że byliście na tym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Na razie. Hejas.